Cześć, z tej strony Femeber, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. I słuchajcie, dzisiaj pójdziemy sobie do Triss, dlatego że nie wiem dlaczego. Z tego co pamiętam, w poprzednim odcinku z nią rozmawiałem, a tutaj mimo wszystko mamy wrócić do Triss. Widocznie nie zapisała mi się gra, czy coś takiego, no bo wydaje mi się, że z Triss już rozmawiałem na temat właśnie tego Alvina, którego zaprowadziłem jednak do Triss, a nie do Shani. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Shani oczywiście nie jest zadowolona z tego powodu. Nic dziwnego, no ale tutaj wyboru większego nie było. Czy bym wybrał Shani czy Triss, jedna i druga byłaby zła. A Triss, jakby nie patrzeć, wydaje mi się, że mam większe plecy. Mam na myśli oczywiście, że ma większe kontakty, lepsze. Więcej ludzi zna, no i jest bardziej szanowanym człowiekiem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale oczywiście chyba wyszłoby praktycznie na to samo, jeżeli chodzi o fabułę. To wyszłoby na to samo. Jeżeli chodzi o wybór. A, już wiem, my szliśmy do Triss, ale mi grę zlagowało. Wywaliło mi grę. No, kurde, żeby mi się drugi raz to samo nie stało w tym samym miejscu. Bo by się okazało, że gra jest do dupy. Czy jest spieprzona, czy coś w tym stylu, kurde. Nie chciałbym tego, naprawdę, słuchajcie. Dobra, czyli już pamiętam, już sobie przypomniałem, kurczę, bo to było tak dawno temu, słuchajcie, że zapomniałem. Gdzie ona jest? Jest Yona. Geralt? No, Geralt, no. Rozmawiałem z Shani, zrozumiałem wszystko, choć to dość nerwowo. No, rozmawiałem z Shani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Geralt, chciałabym porozmawiać o przyszłości. O, wybaczcie. O nas. Triss. Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety. Nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie, postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. No hello. Musimy jej coś dać, żeby się dowiedzieć. O. Hej, Geralt, jak tam Alvin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem. Coś cię gryzie? Chodzi o to, że ona... Sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale... Żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubador, który zna wszystkie dziwki od jarugi po bujnę. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Tia. O, come on, kurde. Czołem, Zoltan. Witaj, Jaskier. Czołem, Geralt. Łowca potworów wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, napijemy się, pogadamy i będziesz wiedział, jak załatwić sprawę z Triss. Oczywiście. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie.
Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie, zdrowie! Na pochybę dysonansom! No, bez kitu, zaraz się ochlejemy. Pycha! Nie ma to jak porządna gorzała. O, faktycznie niezła. Przy okazji, Zoltan, możesz mi wyjaśnić, czemu pijemy z kubków? Głowę daję, że widziałem gdzieś tu kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady. Rozumiem, zgadzam się. Tylko Jaskrowi lej połówki. I tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów, w czym problem? Triss to wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt, nie trój o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki tliny i podobnych wieszczek to taki sam kit i humbug jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako, dajmy na to, szewca lub rolnika? Rozumiem, do czego zmierzasz. Ale ja nic do cholery nie rozumiem. Co ma piernik do wiatraka? Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. No, znowu? Come on, Geralt. Ech, mocna psia jucha, gęby wykrzywiasz, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata. Ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywczy. I jakże pomocne. A drwij sobie do woli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz. Może i nie miałem nigdy rodziny. Ale ja, mój drogi, jestem poetą. I znam się na ludziach. Odpowiedz mi na jedno pytanie. Chcesz założyć rodzinę, czy nie? Jaskier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Okej, słuchajcie, zobaczcie, musiałem przedzwonić. W każdym razie, Niech wiesz, o co chodzi, gdyby nie ten cały bajzel wokół wywyrki, zakon, salamandry. To czy bym chciał, tak? Jak sam mówiłeś, nie ma co gdybać, nie jestem stworzony do takiego życia. Chyba tak, no. Nie jestem stworzony do takiego życia. Mogę wiedzieć, skąd ci to przyszło do głowy? Jestem wiedźminem. Słyszałeś kiedyś o wiedźminie, który założył rodzinę? Wiesz, dlaczego nie wiadomo, jak długo żyją wiedźmini? Wiem. Żaden nie umarł ze starości. Otóż to, żaden. Dlatego nie mogę oczekiwać, że w moim przypadku będzie inaczej. Pogodziłem się z tą myślą. Ale żadna kobieta nie pójdzie na taki układ. Dość o umieraniu. Zmieńmy temat, bo i mnie nachodzą czarne myśli. Napijmy się, bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. A matko. Jesteś inny. Po raz kolejny, zaraz padniemy. Zaraz padniemy. Mam pomysł. Chodźmy do bordelu. To będzie twój wieczór kawalerski. Czy? Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. W domu nocy liczy się tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzelmama jest mi winna przysługę. No, Geralt, nie bądź drętwy. No i... Raczej nie. Jestem. Po prostu nie mam ochoty. Rozumiem, Geralta. Gdyby Eudora się dowiedziała...
Wierzcie mi, nie chcielibyście stanąć na drodze wściekłej krasnoludzkiej kobicie. Wierzę. Ja też. Dobra, panowie, trzeba skończyć imprezę, bo coraz głupsze pomysły przychodzą nam do głów. Jeszcze coś zostało na dnie butelki. W sam raz na strzemiennego. Niech będzie. Wasze zdrowie. Podejrzewam, że to się bardzo źle skończy. No właśnie, no właśnie. Don Triss. Ciekawe, czy ona nas... O, doszliśmy do niego. Sami. No cóż, to lecimy na górę. No podejrzewam, że tam jest Triss, ale na pewno nie będzie zadowolona z tego, jak się upierniczyliśmy. Znaczy, Geralt się upierniczył, bo ja na pewno nie doprowadziłbym Geralta do takiego stanu. Jest to w ogóle Triss? Chwila, Triss Merigold. Znaczy, nie wiem, czy dobrym pomysłem jest w ogóle iść do niej. Najlepiej Geralt jakbyś się po prostu położył po niej, no ja wiem. Nie wiem, że musimy po prostu do niej iść, no to jest dla mnie głupie. Przez to na pewno się wkurzy i nas ochrzani. Geralt, śmierdzisz jak gorzelnia i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? No cóż, możemy wyjść albo się przespać. Czy wyjście jest dobrym pomysłem? Dobra. Już ewakuuję. O, serio? Nie zareagowała zbytnio na to. Czyli mamy iść? No nie, bez jaj. Triss. Geralt, śmierć. Nie jestem w stanie iść dalej, sorry. Czy mamy w ogóle coś przy okazji do rozdania? Nie mamy. Zobaczmy w ogóle na alchemię. Sorry, to jest alchemia. Moje tak, eliksiry do leczenia regeneracji żywotności mam dwa. I tylko chyba dwa z tego co widzę. Dobra, co my tutaj mamy? Znacznie zwiększa regenerację energii, to nie. Zwiększa odporność na kwas i kwasowe trucizny. Większe wrażenie zadawane trupojadom. No, raczej nie. Pozwala widzieć w całkowitych ciemnościach. Czyli niestety nie zrobię sobie skórki, która pozwala na regenerację żywotności. Coś tu jeszcze jest takiego? Co regeneruje żywotność? Chyba nie. To nie. Jaskółka to wiadome. Grom. Dobra, co do jaskółki jest w ogóle potrzebne? Typ mikstury eliksir. No super, ale co tu jest potrzebne? Potrzebujesz lepszej bazy alchemicznej. No bez jaj. A jak się ją uzyskuje? Etap pierwszy, wybierz bazę alchemiczną, by rozpocząć proces alchemiczny. Alchemia, etap trzeci, what the fuck w ogóle. Czemu tego nie mogę, no? Potrzebujesz lepszej bazy? Dobra, nieważne, słuchajcie. W takim razie prześpijmy się kilka godzin, może to coś pomoże. Niech ten alkohol zejdzie z nas. Dobra, chyba wystarczyło nawet godzinę. Jak widzicie, przespałem się dosłownie kilka godzin i jesteśmy w pełni zdrów. Triss nie ma znowu tutaj. Mam przyjść za jakiś czas do Loivardena i myślę, że teraz się do niego udamy, bo już, myślę, że już no, troszkę czasu jednak minęło i zdążył on co nieco zrobić. Alvin jest, ale Triss chyba tutaj podejrzewam, że nie ma. Loivarden. W takim razie lecimy. A później zobaczymy, co nas później czeka.
Znaj swoje miejsce, dziecko. Nie tutaj. Na dole niestety. Czyli w sumie naprzeciwko Triss, no tak. Okej, teraz już będę pamiętać. Przynajmniej się postaram. Białowłosy. Przyznaję, że jest... To rycerze powinni walczyć z potworami. Jedziemy nie są... Dude! Gdzie jest ten Leyvarden? Cholercia, no. Wskaż. Dobra, dobra. A tutaj, czyli jak skręciłem tu, to jeszcze raz w prawo musiałem skręcić, whatever. Mieszczanin. Okej. Talar, no proszę. Mam nam coś w ogóle do powiedzenia? Jakieś problemy? Dzięki, wszyscy zdrowi, bywaj, w zasadzie tak. Bywaj. Dobra, nic w sumie nie mamy z nim za bardzo do pogadania, tak więc lecimy na górę. Szlachcic, jest i Leyvarden. Tak? Wiadomo już coś o tych dokumentach, mówić coś... Wiadomo już coś o tych dokumentach? Tak, udało nam się ustalić, gdzie w Wyzimie Handlowej mieści się ostatnia baza Salamandry. Świetnie. No proszę. Wyruszam natychmiast. To nie takie proste. Baza znajduje się poza strefą nadzoru. Nie wolno tam się zapuszczać. No tak, stan wyjątkowy. Mamy jakiś plan? Jeden z oficerów wojskowych jest naszą wtyczką. Pełni służbę na ulicach Wyzimy. Skontaktuję się z nim. Jak go rozpoznać? Nie rozpoznasz go, ale zareaguje na hasło. Powiesz, Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Nie powinno być problemów. Denerwują mnie trochę te szpiegowskie błazenady. Odpowie, trzy lilie tworzą jedność. Dużo wie o sprawie. Pokażę ci, gdzie znajduje się ich kryjówka. Ja. Ciekawe, czy chodzi o tą kryjówkę, którą rozwaliłem. Na bagnach, ale chyba nie. Chyba nie, skoro twierdzą, że jest jeszcze gdzieś indziej. Pytanie tylko. Jest takie. Czy dzięki temu będę miał dostęp do jakiegoś nowego miejsca? Dobra, i... Co w końcu? Mam spotkać się z łącznikiem Leyvardena. Powinienem szukać wśród żołnierzy tamskich patrolujących Wyzimę. Oficer straży. Spoko. Czyli lecimy do niego. W tym bordelu brakowało jeszcze tylko wiedźmina. Oficer gwardii. Oho! Wiedźmin Geralt z Rivii! We własnej osobie. Nie wiem, jakim cudem zdołałeś uniknąć kwarantanny i zyskać przychylność władz. Przypominam, że w Wyzimie ogłoszono stan wyjątkowy. Zasady jak na wojnie. Będę się starał. Staraj się mocno, bo zdrajcy trzech lilii zakosztują stali. Nie ogarnął jeszcze płomień. Szkodzi mi, o co chodzi z tymi stanowionkami, szukam pewnego miejsca. Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Masz na myśli kwiaty? Tak, to znaczy... O czym ty bajdurzysz, odmieńcze? Zawracaj głowę komuś innemu. Okej, czyli to nie o niego chodzi. Gwardzista. Zadanie aktualnione. Muszę poszukać tajnego agenta wśród patrolujących Wyzimych oficerów. I jakoś niespecjalnie mi pokazują na mapie, więc... Obowiązuje stan wyjątkowy. Mamy baczenie. Podobno przy bramie kupieckiej monstrum... No, ale chodzi o... Chwila, oficerów, tak? Wśród patrolujących Wyzimy oficerów, czyli to nie był on.
Nic tu podobnie, białowłosy. Kurde, no trochę ich tu chyba będzie, nie? Poza tym wiedźma handlowa jest dosyć spora. Tu na pewno nie ma ich. Chwila. Oficer Gwardii. Nie zróbcie nic głupiego, wiedźminie. O, tutaj chyba. Tak? To o niego chodzi. Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Co? Kim jesteś? To jakieś hasło? Ty mi powiedz. Chwileczkę. Czy ty mnie sprawdzasz? Chłopcy, mamy tu chyba prowokatora. Nie, to pomyłka. Wytłumacz się migiem. Umówiłem się tutaj ze znajomym. Miałem mu coś przekazać. Powinienem cię wsadzić do lochu, wiedźminie. Twoje ciekawe za co? Szczęście, że mam za godzinę otrzymać order z rąk królewny Addy. Order? Adda hojnie nagradza tych, którzy walczą z elfimi terrorystami. Nie macie większych problemów w mieście? Plaga, potwory. Czy ja wyglądam na frajera? Za terrorystów płacą dwa razy tyle, co za Kikimorę. I pewno łatwiej ich złapać. Wystarczy udowodnić współudział nieludziom z Wyzimy. Tyle, że niewielu ich zostało. Spoko. Nie zróbcie nic głupiego, wiedźminie. Dobra. Chłopsniemy się jeszcze tutaj. Tutaj też powinien być jeszcze jeden oficer, tak mi się wydaje. Czy nie? To jest gwardzista. A no jest, oficer. Tak? Lili nie ogarnął jeszcze płomień. Że co, proszę? Ja nie mogę. Nie pójdę. Trzy lilie tworzą jedność. Spokojnie, to ja. Okay. Mogliście wymyślić mniej problematyczne hasło. Trochę to trwało, zanim mnie znalazłeś, co? Nieważne. Oto plan. Punktualnie o północy w kanałach pojawi się mój oddział. Nie pójdziecie ze mną? Nie, osłaniamy tyły. Będziemy tam na ciebie czekać, ale nie dłużej niż 2 godziny. Do zobaczenia na miejscu. Żołnierze! Baczność! Za mną! Naprzód, marsz! No jakoś nie widzę, żeby byli jacyś żołnierze za tobą i maszerowali. Whatever. Muszę zejść o północy do kanałów i spotkać się z tajnym agentem. O północy do kanałów. Kanały są w zimie klasztornej, jednakże to nie ma żadnego znaczenia. Idziemy do Triss, się prześpimy do prawie że północy, albo do północy, bo on tam mówił, że 2 godziny będzie na nas maksymalnie czekał. No. I to by było na tyle. I wtedy po prostu wejdziemy do tych kanałów. Po prostu. A, czy pytanie tylko, czy tu jest Triss, bo już wcześniej nie było. Alvin sobie jest. Ach, jest Triss, cholercia. Idziemy się przespać, na razie jej nie daję żadnego prezentu. Później je dam, słuchajcie, na razie nie mam czasu na to, myśleć o tym. Zresztą nie wiem nawet, czy mam coś dla niej, ja chyba wszystko, co miałem, sprzedałem. Taka prawda, no kurde. Nie będę trzymał rzeczy. No, oczywiście, że nic nie mam. No kurczę, widać to przecież. Geralt, wstajemy i idziemy. Muzyka od razu się zmieniła. Także dosyć ciekawie. Jednak mimo wszystko miecza wyciągnąć nie mogę. Dlaczego mam iść tam? Kanał miejski, lol, czyli jednak to nie w... jednak nie w... O, czemu oni się tam biją? Bóg cię opuścił, chłopie. Gień. I już ty jesteś trupem. I pozamiatane, gwardzista. Tam znowu się biją, no bez jaj. Dobra, słuchajcie, nie będę w to ingerować, no kurde, oni co poradzą. Chwila, tu? Wejście do kanałów. Jeszcze tylko beczkę sprawdzę. A, krzesiwo.
Tutaj mam rozumieć. Dobra, no to wbijamy. A, kanały to w takim razie będę na pewno się napotykać na potwory tutejsze. Sprawdźmy sobie beczkę. Ciało. Mamy klucz. Bardzo ważna rzecz, jakby nie patrzeć. Mapka. Umówiony zaułek, czyli na wprost i na wprost. Dobra. A, czyli my generalnie możemy z tej wyzimy klasztornej przyjść tutaj, czyli to są te jedne i te same kanały tak naprawdę. Chwila, bo tam już jacyś stoją. To są nasi? Tak, tak, nasi. Wszyscy nasi. Okej. W takim razie porozmawiajmy. Jesteś wreszcie. Chłopaki, drabina. Wszystko w porządku? Cały czas spodziewamy się ataku salamandry. Wiedzą o nas? Nie, ale są nadzwyczaj ostrożni. Zdaje się, że mają ważnego gościa. O. No proszę. Podejrzewam, że będę musiał użyć kilku eliksirów i ulepszyć sobie mieczyk, zanim tam zawalczymy. Aha. Jasne, zerknijmy może tak. Eliksir żywotności oczywiście. I tak. I tym ulepszenie broni, obrażenia plus 15. Obrażenia plus 20, szansa na efekt krytyczny, ból, ogłuszenie, precyzyjne trafienie. I to, dobra, czyli te żółte sobie wykorzystamy. Pytanie tylko, czy to już teraz zrobić. Wiecie co, zapiszę. Pach. I teraz to uczynię. O. No bez jaj. Chwila. Żywiąc więcej niż jednego kawałka tego samego koloru, można uzyskać specjalne bonusy. Dobra ty, ale ja chcę po prostu... Ja nie mogę go tu użyć? Dlaczego? Dobra, niebieski, jakikolwiek, czerwony! What the fuck, jak się tego używa? No to sobie poużywaliśmy, w takim razie chociaż tym sobie. Mieczyk usprawnimy. Dobra. I wbijamy w takim razie. Sorry, ziom. Tylko, że mamy 28 minut, słuchajcie. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja teraz to robię. Bo może się to przeciągnąć. Wyzima handlowa. A, czyli to jest jakaś... Jakiś kawałek z dzielnicy, słuchajcie. Dlaczego oni za mną nie poszli? Ta. Kryjówka salamandry, słuchajcie. Więc, tak jak mówię, jest 28 minut, więc nie chciałbym, żeby ten odcinek zbyt długi się zrobił. Dlatego teraz już tutaj w tym miejscu zakończę i w przyszłym, najnormalniej w świecie, udamy się do właśnie tej kryjówki salamandry i wszystkich tam załatwimy. Także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!